Trudne jasełka. Sobota, grudniowe popołudnie. Za sprawą premiera Cezarego Augusta wszedł w życie nowy przepis dotyczący spisu ludności. Każdy mieszkaniec, zgodnie z przepisem, musiał udać się do miasta powiatowego w celu rejestracji swojej rodziny. Udał się także Józef z Marią, swoją żoną, która była w ciąży. Dzięki Bogu jesteśmy na miejscu. Zaraz, Mario, będziemy mogli odpocząć. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć coś w dobrej cenie. Nie mamy dużo pieniędzy, a dziecko to spory wydatek. Będziemy potrzebować oszczędności. Potrzebujemy noclegu. Poczekaj tu, a ja się rozejrzę. Dobrze, Józefie, ja tu zostanę. Wracaj szybko. Józef sam idzie poszukać noclegu. Wie, że Maria jest już bardzo zmęczona i może to zagrozić ich dziecku. Idzie do hotelu. Mają trochę oszczędności, liczy, że uda się wynająć im jakieś dobre miejsce. Dzień dobry, potrzebuję, żebym pokoju dwuosobowego. Dzień dobry, nie ma problemu, mamy wolne miejsca. No jak długo chcieliby się Państwo zatrzymać? 2 tygodnie. Dobrze, już zlecam przygotowanie pokoju. Jeszcze tylko zaliczka płatna z góry. To będzie 560 zł. To bardzo drogo, nie stać nas. Nie ma jakichś tańszych pokoi? Przykro mi, wszystkie są w tej samej cenie. To jednak rezygnuję. Do widzenia. Józef, nieco przygnębiony, idzie po Marię. Liczy, że razem łatwiej uda im się znaleźć nocleg. Szkoda, że nie udało się znaleźć Józefowi jakiegoś noclegu. Ale nic się nie stało. Kocham go. Idziemy razem. Wierzę Bogu, że uda nam się znaleźć jakiś kącik. Dzień dobry. Potrzebuję noclegu dla dwóch osób. Witam Państwa. Niestety to niemożliwe. Pańska żona będzie niedługo rodzić. My nie chcemy problemów. Zresztą musiałby Pan zapłacić za 3 osoby. Ale prosimy. Jest mi pokładnie jakieś wolne miejsca. Zapłacimy. Niestety to niemożliwe. Nie chcę problemów. Jak ona zacznie rodzić, jeszcze pewnie by chcieli, żebym ich zawiózł do szpitala czy coś. Nie, zresztą musieliby zapłacić za 3 osoby. A nie wyglądali na bogatych. Nie pakuje się w takie rzeczy. Józef i Maria są już zmęczeni szukaniem lokalu. Cała ta sytuacja bardzo ich przygnębiła. Powoli robi się ciemno, a nocowanie pod gołym niebem to nie najlepszy pomysł. Józef jest zdeterminowany, żeby znaleźć jakiś nocleg. A może zapytam w tym domu? Jesteś pewny? Nie wygląda najlepiej. Ale cóż, nie mamy innego wyboru. Dobry wieczór. Potrzebuję gdzieś przenocować. Moja żona jest w 9. miesiącu ciąży i robi się bardzo zimno. Nie mam za dużo miejsca. Właściwie w części mojego domu mieszkają kury. Jedynie na strychu mam mały pokój. Jeżeli to odpowiada, zapraszam. Tak naprawdę potrzebuję nocleg na około 2 tygodnie. Nie wie pan, gdzie moglibyśmy się zatrzymać? Nie mamy dużo pieniędzy. Uzbieraliśmy 250 zł. Raczej nic nie znajdziecie za taką cenę. Możecie zatrzymać się na ten czas u mnie. Dziękujemy panu serdecznie. Dzięki Bogu za takich ludzi. Super, w końcu się udało. Co prawda, zajęło to trochę czasu, ale mamy nocleg. To najważniejsze. A do tego ten miły człowiek pozwolił nam zostać na dłużej. Wiedziałam, że się uda. Bóg jest dobry. Mi się tacy sympatyczni. Pomyślałem sobie, że od razu im pomogę. Przecież ta dziewczyna jest w ciąży, a na dworze bardzo zimno. Są jeszcze tacy młodzi. Cieszę się, że mogę im pomóc. Nawet trochę zapłacili. Młoda para bardzo się cieszy. W końcu im się udało. Mogą teraz spokojnie spędzić noc i odpocząć. Podczas pobytu u starszego człowieka dla Marii nadszedł czas na poród. Urodził im się zdrowy syn. Józef bardzo się cieszy, że mogli liczyć na pomoc. Jednak miasto obiegła dziwna wieść. Jacyś mędrcy ze wschodu przybyli do stolicy, pytając publicznie o narodzone dziecko, które według przepowiedni miało być królem. Mowa też była o gwieździe, która rzekomo miała wskazać im drogę. Prezydent Herod, widząc niemałe zamieszanie w społeczności, uwierzył tym faktom. Toczyły się w rządzie debaty, na których byli kapłani i znawcy prawa. Niektórzy mówią, że miało miejsce potajemne spotkanie Heroda z przybyszami ze wschodu.
czcigodni mędrcy, może macie jakieś życzenia? Może potrzebujecie czegoś po tak długiej podróży? To mamy, panie Herodzie. Nic nam nie potrzeba. A więc może powiecie mi, proszę, kiedy pojawiła się ta gwiazda na niebie? Gwiazda pojawiła się pod koniec grudnia, drogi Herodzie. Jeśli znajdziecie dzieciątko i jego rodzinę, donieście mi, proszę. Chcę jak najszybciej udać się tam i oddać pokłon królowi. Mędrcy, wysłuchawszy Heroda, ruszyli w kierunku Betlejem. Gwiazda przewodziła im w drodze. Witaj, Mario i Józefie. Chcieliśmy się pokłonić naszemu królowi. To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy przybyć do was. Mamy dla was złoto kadzidło i mirrę. Dla waszego dziecka. Jestem tak podekscytowany, że mogłem przybyć do Marii i złożyć pokłon królowi. W tym samym czasie anioł ukazał się pasterzom, którzy paśli owce na nocnej zmianie. Cześć, przyjacielu. Co u ciebie? Długa noc przed nami. Na szczęście nie ma wiatru, niebo czyste. Ostatnio jak miałem nocną zmianę, to było aż tak zimno, że musiałem futro założyć. Witajcie, pasterze! To wspaniałą wiadomość, która będzie radością dla całego narodu. A co będzie dla was znakiem? Znajdźcie niemowlę owinięte w pieluszkę i leżące w żłobie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Chodźmy do Betlejem, zobaczymy co się tam wydarzyło. Chodźmy prędko! Mędrcy otrzymali we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, tylko poszli w swoje strony okrężną drogą. Herod rozgniewał się, widząc, że mędrcy nie przyszli do niego. Wysłał oprawców do Betlejem i okolic, każąc pozabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców. Jednak Józef i jego rodzina była bezpieczna. Józefie, wstań, weź się rodzinę, uciekajcie do Egiptu. Ale jak to? Teraz? Tak, Józefie, nie ma czasu. Herod wysłał oprawców, żeby zabili twoje dziecko. Musicie uciekać, a kiedy Herod umrze i będzie już bezpiecznie, to wrócicie. Młoda rodzina uciekła do Egiptu i była tam aż do momentu, w którym anioł objawił im, że mogą wrócić. Zamieszkali w Nazarecie i tam układali sobie życie. Cieszę się, że wszystko tak się skończyło. Było ciężko, szczególnie wtedy, kiedy musieliśmy uciekać do Egiptu. Ale to już historia. Teraz jesteśmy u siebie i możemy cieszyć się życiem.